Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. O, właśnie mi spadło, kurczę. Będziemy badać pH, produkt na owady od Pure Chemii, Insect Remover, napisany środek do czyszczenia. I teraz tak, co ja tutaj widzę, co jest napisane? Środek przeznaczony do usuwania owadów z powierzchni lakieru, lamp, szyb. Preparat w 100% bezpieczny dla wszystkich elementów karoserii, co jest bardzo ważne. I teraz sposób użycia. Jeszcze nie aplikowałem tego produktu, nie wąchałem. Tak naprawdę jest to dziewicza aplikacja. Przyjechałem z urlopu, w jedną stronę 400 km, złapał owadów, postał tydzień i powrót, postał dzień. Wczoraj przyjechałem w południe, dzisiaj mamy wieczór, godzina 18, więc robaczki już sobie ładnie przyschły. Aplikuj produkt tylko na zimną powierzchnię. Prawidłowo, nie pozwól produktowi zaschnąć, spryskać za pomocą atomizera zabrudzoną powierzchnię, zostawić preparat na około minutę lub dwie, przetrzeć za pomocą gąbki. I tu mam zgrzyt, już. Przetrzeć za pomocą gąbki. Nie. Jak mogę brudny lakier przecierać za pomocą gąbki? Ewentualnie powiedzmy, nie wiem, umyłem auto i zostały owady, jeszcze jakieś owady, to może wtedy tak. Ale tak czy tak, jak gdzieś kawałek tego owada, nie wiem. Dobra, okej. Okay. Lub miękkiego pędzla rozpuszczone owady. No kurczę, no to tu mam zgrzyt, tego nie zrobię. Spłukać wodą pod ciśnieniem w przypadku bardzo zaschniętych owadów, czynności powtórzyć, nawet kilkukrotnie. Więc podejrzewam, że to będzie neutralne pH i zaraz to sprawdzimy. Testerek listkowy, z tego względu, że to elektroniczne, pachnie jak szampon. Przyjemny, ale gdzieś tam jest jakaś zasada, kurde. Ale przyjemny zapach. Zakręcę, od razu wezmę sobie telefon. Poczekaj, przestawię tak, żeby był już stoper. Pstryk. Ok, stoperek. Niech on sobie leci, ja później go włączę jeszcze raz, ponownie. Listkowy, tak jak mówiłem. Kawałek listka, pyk. Ciach i patrzymy teraz. A, wymieszam najpierw jeszcze glut. Oj, oj, glut. Tu moczę listek. Dwanaście. No nie ma bata, inaczej nie chcę być. Mocny, zasadowy produkt jednak. Jednak czuć tą zasadę. Tu jest 12. Powiedziałbym nawet, że może mieć trochę więcej. Tak mi wychodzi. Teraz sprawdzimy produkt w wodzie, żeby nie było. Listek znaczy się. Zmoczę. Poczekaj, bo jeszcze tych listków na wodzie nie badałem. Zobaczymy pH. Jakie mamy wody. Uwaga. No. 7. Widać, co? Mam nadzieję, że też to widzisz. Mam nadzieję, że ci nie przekłamuję. 7 zrobimy tak. O, widzisz? 6, 7. No to tutaj mamy mocny, zasadowy produkt, więc może robić robotę. Tak, kurczę, bliżej mu do 11? 12? Nie. Bo ja bym powiedział, że nawet bliżej mu może, bo tu jest do 12, może mieć i więcej. Niech sobie na tej leży. No, także jest to zasadowy produkt. Więc tutaj na pewno mu nie pozwolimy wyschnąć. Liczę na to, że długo posiedzi z tego względu, bo jest żelowy. Teraz tak, owady. Co ja widzę? Nie wiem jak u ciebie. Tu jest ich mnóstwo. Całe mnóstwo kleksów. Prędkość niemiecka, raczej gdzie niegdzie była niemiecka autostrada. Miałem swoje kochane dziewczynki na pokładzie, łącznie 3, więc nie mogłem sobie pozwalać. Jechałem, powiedzmy, optymalnie. Ale prędkość autostradowa oczywiście była. Tu jest mnóstwo uderzeń.
tu jest taki kurczę glut, żółty jakiś kurczę w zakamarku, to mnie interesuje, tu rejestracja. I tak teraz, czy robić pół na pół? Nie, bo kurczę, no wiesz co, to jest jednorazowa akcja, jakby tych owadów było, kurczę, wiesz, jeździłbym z miesiąc, wtedy można się pokusić. Także tu mamy i interesują mnie jeszcze tak, tu jest ich mniej zdecydowanie, tu jest taki rozjechany kleks i szyba. Szyby nie ruszałem specjalnie. Zobacz, nie wiem czy ty to widzisz, na szybie jest mnóstwo tego i chłodna. Zacznę od szyby, żeby ci pokazać aplikację. Co mi się podoba? Żel, kurde. To będzie siedzieć i siedzieć, słuchaj. Zajebiście. Zobacz, co jest grane. Dobra. Lusterko, żeby nie było. Świeże, nowe. Powłoka na nich jest. No, to będzie siedzieć. Ok. Aplikacja produktu? Średnia. Atomizer go dźwiga? Słabo. Kolejna strona. Stoper. Stoper. Stop, pyk. Stop, stop. I ciach, lecimy. Dobra. Nie będę udawał, że chcę się pozbyć owadów, więc ładuję. Tutaj słoneczko troszeczkę świeci. Jest wieczór, więc temperatura jest idealna. Dobra. Ten owad. I lecę, słuchaj. Całość. O, i teraz tak. Fajne jest to, bo można sobie aplikować, zobacz, z daleka. I równo się, o tak. Czyli tu aplikacja, stoisz jakieś pół metra od danej powierzchni i wtedy masz, patrz, idealne żelowe rozłożenie. Coś innego, słuchaj, jeżeli chodzi o owady. Super. Wiesz co, na początku, kurczę, myślałem, że ta żelowa konsystencja będzie do duszy. Nie. Perfekcyjnie się rozkłada. Zobacz, pół metra od danego elementu, którego chcę spryskać i jest perfekcyjnie. Zapach. Teraz się coś uwalnia fajnego. Tak, jest miły. No, teraz tak z butli ciągnie, czuć zasadę, ale jak się go psiknie na... Oj tak, milusio, słodko. Super, zajebiście. Już mi się podoba, z tego względu, że nie miażdży mi nocha. Teraz tak, wyżej nie będę jechał, bo nie ma sensu. Początek karoserii tu, gdzie się najbardziej odbijały. I zostało mi na koniec jeszcze moje kochane lustereczko. Tu jest tego zdecydowanie mniej, tamta strona złapała więcej. Na świeżej powłoce, no, siedzi różnie i podłużnie. Na szybie też widzę, że muszę ją dokładnie... Tak, o, super. Fajnie. I teraz tak, czy ja widzę, że żre robale? Zaraz ci powiem. No, popatrz, z powłoki spływa. Skurkowany. Widziałeś to? Na powłoce w ogóle nie siedzi. Ale zaraz zobaczymy. Czy rusza? Pięknie. Ten z szyby schodzi. Teraz tak. Tu były te grube gamonie. Rewelacja. Słuchaj, plus tego żelu. Właśnie, będzie siedział długo. Tu jeszcze ten, co mówiłem, że w środku jest ten robal. No słuchaj, kurde. O, mam wrażenie, on tak jakby ten żel... O, tu słabo dałem. Ten żel jakby te robaki podnosił. Takie, no czuć, że siedzi. Zobacz, gęstość. Wszędzie siedzi. No zobaczymy. Ile mi zeszło? Naprzód 1/3 butelki. Ceny nie znam. Pierwsze, co wypłuczemy... Wypłuczę to szyba. Mamy już 2,49. Długo i siedzi. Temperatura okolice 20 stopni. Fajnie. No zobaczymy od razu, czy gdzieś na rozrabia, czy nie. Tutaj ładnie siedzi, tutaj ładnie siedzi. Interesuje mnie to muszyską, które było bardzo twarde. Miękkie jak... Słuchaj, zmiękcza niesamowicie te owady. Konsystencja żelowa jest tutaj perf... No, kurczę, no Pure Chemie moim zdaniem zrobił naprawdę mega progres. Oczywiście tutaj w stronę Piotrka pozdrawiam go serdecznie. Miałem przyjemność kolegę poznać, naprawdę sympatyczny jegomość. Co do, nie wiem czy już był film z racingiem, ale pewnie był, że tutaj zwróciłem honor, mówiłem to już pewnie w filmie, tutaj ponownie się powtórzę. Miałeś, Piotrek, rację.
produkt do opon, który ta trzecia wersja, bo było trzy, jest w ogóle zapachowo i konsystencja jest podobna, ale są to, jest to inny produkt, zdecydowanie lepszy, naprawdę tutaj tak i tu z mojej strony chylę czoła, że nie miałem racji. Dobra, słuchaj, szyba 3,51, 4 minuty, rewelacja. Powłoka Leiga tutaj siedzi, zacznę od lusterka. Teraz tak wypukiwa, nie od razu mówię, przez to, że jest żelowy, już widzę, puchnie, czyli trochę nam to zajmie. Od razu przetestuję sobie, nie wiem czy film już był, trzy produkty, które chcę przetestować na masce. Niestety przy wypłukaniu trzeba się przyłożyć, tak jak mówiłem. Żelowa konsystencja, produkt puchnie. Zobaczymy, czy oszczędził mi zabezpieczenie, które jest na masce. No dobrze, słuchaj, wezmę sprężone powietrze. Kurczę, zgarnąłem kupsko psa. Gdzie on mi tutaj nie narobił? Ja pierdzielę, jeszcze się pieni. No to wypłukiwanie jest tutaj mega minusem. Teraz tak, jeszcze mi chodzi o zabezpieczenie. Słuchaj. Auto jest brudne. Ja go umyję i wtedy sprawdzę. Teraz tak. Sprężone powietrze, tak? Sprawdzamy, co jest 5. Ok. No tutaj się nie da ukryć, słuchaj. No, pH 12, śmiało, może nawet 13. Chociaż tutaj poczekaj, bo to jest bardziej... Jeszcze raz muszę przestawić i sobie zobaczyć. Poczekaj. Jak my to mamy, takie niemieckowe. Fiolet wchodzący i granatowe. No tak, tu będzie. No, na pewno nie tu. Chociaż teraz takie kurcze niebieskawe. Na pewno nie 8, na pewno nie 9. Kurcze, i tak widzisz, tutaj ten kolor jest taki fiolet. No, myślę, że zasadowy. Jeszcze raz. Jeszcze raz, poczekaj. Pyk.
Dasz to sobie. Chodź tu. No, moim skromnym zdaniem to będzie okolice. Na pewno, znaczy moim zdaniem tak, zasada. Nie ma tematu. Jeżeli Piotrek możesz, proszę wypowiedz się, czy miałem rację. Co ja chciałem? Sprężone powietrze właśnie. Sprężone powietrze. Mykoś, pykoś. Pistolecik. I lecimy. Co mnie interesuje najpierw? Lustereczko. Na nim było naprawdę grubo. Powłoka, świeżuteńka. Tu, zobacz gdzie on. Co tu się narobiło? Widziałeś? Nie wypłukałem. No, z tym wypłukaniem będzie problem. Jeszcze wychodzi z zakamarków. Tragedia. Ale widzę, że zabezpieczenie jest dobra. Lustereczko. Co na nim? No słuchaj, ruszyło ładnie. Szyba rewelacja. Naprawdę. I tu jest kończąca się powłoka. I kurczę, mam wrażenie, jakby ją troszeczkę przymulił, ten produkt. Jakby ją przygasił, naprawdę. Podobnie jest ta na tym zabezpieczenie. No zobaczymy, jak umyję auto. Na razie jest wszystko wiadomo. Brudne po trasie, więc to może tak właśnie się zachowywać, hydrofobowość. Teraz tak, tu. Słuchaj, no, co mam ci powiedzieć? No rewelacja. Tu, gdzie był ten, w samym rogu pięknie go zjadł, wyżarło. Co mi się podoba? Produkt, czy jest fajny, zajebisty. Dlaczego? Z tego względu, słuchaj, że jest żelowy. Kurde, bomba. Mam nadzieję, że nie będzie pytań pod tytułem Allegrini, czy to. Wiesz co? Kurczę, no. Jeżeli patrząc na cenę, czuję, że Allegrini pewnie wyjdzie lepiej z tego względu, że można go rozcieńczać. Tamten miażdży owady. Ten jest super. Ale ja mam, no wiesz, który produkt, nie? No właśnie. Właśnie ten. Nie wiem, czy on już był, ale chyba był. No i też zrobi to samo. Też jest mocarzem, też ma fantastyczne pH, czyli zasadowe mocno i tam już nie ma półśrodków. Dobra, może inaczej. Jeżeli chodzi o produkt. Robi to, co trzeba. Zajebisty, naprawdę. Fajnie widać, że ten żel siedzi, te robaki strasznie, znaczy naciąga te robaki. Naprawdę zmycie ich, później nawet paluchem zebranie, to był żaden problem. Bardzo fajny. Zapach z butli, czuć gdzieś tam tą zasadę. Na przeaplikacji bomba, słodziuteńko, rewelacyjnie. Fenomenalnie, naprawdę pachnie super. Aplikacja, na początku mówię żelowy, paskudnie. Słuchaj, odległość 70, 60, pół metra od elementu jedziesz. Cudownie, rozkłada się równiuteńko, robi taką powłokę jak Dejaronizer, o, jak Dejron. Żelowy. Tak właśnie się go aplikuje, z tym, że z tym jest ten łatwiej się rozkłada, fajniej. Długość siedzenia jest dobrze, jest super ze względu na swoją żelową konsystencję. Tak naprawdę te wszystkie robale, które były rozbite, znikły. Znikły, ja tutaj nie widzę, żebym musiał coś poprawiać. Kompletnie. Czy ruszyłbym je myjką? Na pewno nie. Z tego względu, że one długo siedziały. Dałem jeszcze dzień w garażu. Garażu nie otwierałem, żeby była konkretna temperatura. To także plus 30 na pewno, żeby wyschły maksymalnie, więc zajebisty produkt, naprawdę bardzo fajny. Z tych wszystkich, kurczę, o, może tak, stawiam go na półeczce razem z Alenso, z tego względu, że ładnie pachnie, tamten to już jest w ogóle mistrzostwo. Stawiam go na półeczce z Allegrini, z tego względu, że jest zasadowy i zmiękcza owady fenomenalnie. Allegrini w koncentracie myślę, że zrobiłby to troszeczkę lepiej, ale nie posiedziałby tak długo. Z Allegrini, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, zabezpieczenia, no tam jest różnie, różnie. Tam jest różnie, zależy jakie, tak samo i tu. Za chwilę będę miał auto i zobaczymy się.
dosłownie za sekundę, dwie umyję furę i zobaczymy, czy gdziekolwiek, bo interesuje mnie ten panel, maska, czy mi naruszył gdzieś zabezpieczenie. Kurczę, tutaj przy niewidzialnej wycieraczce mam wrażenie, jakbym ją troszeczkę przymulił, albo ona, bo ona się już od dłuższego czasu kończy, ale trochę umarło, trochę umarło. Tutaj wskakuje, wiadomo, z piórchami, z szamponem, z WSR-em 30 ml na 10 litrów wody. Teraz już inaczej tego nie widzę. No dobra, słuchaj, to co? Myję auto i dalej będziesz musiał mnie niestety albo stety posłuchać. Okej, widziałeś. Hydro, można powiedzieć, że jakie było, takie zostało, czyli bezpieczny dla produktów, które to tutaj nie siedzi po boka, powiem tak. O, nie wiem, czy film już był. Jak był, to wiadomo, co było grane. Teraz tak, jeżeli chodzi o wypłukiwanie, to jest najgorszy minus tego produktu. Masakra, naprawdę, wypłukiwanie tu całkowicie leży. Tutaj później, dopóki nie umyłem, słuchaj, cały czas myślałem, że mi zebrało zabezpieczenie. Dopiero po myciu WSR-em od piórchami, bo tak myję, 30 ml na 10 litrów wody, dopiero się wszystko wyjaśniło. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o szybę. Jest trochę lepiej, jest trochę lepiej. Produkt tak, zamula. Produkt po prostu zamula. Trzeba go dobrze wypłukać, najlepiej zarzucić. Ja widzę taką opcję. Zarzucamy ten produkt. Zaczyna przysychać, wjeżdżamy z pianą lub z opryskiem. Dajemy mu jeszcze popracować i później ogień, wypłukiwanie. Tak czy tak, produkt naprawdę moim zdaniem rewelacja. Super. Fajnie się nim pracuje, naprawdę. Ten wrzut na lakier i to, jak on się rozkłada pięknie, ta żelowa konsystencja, dla mnie na chwilę obecną mistrzostwo. Żaden produkt właśnie nie daje taki, kurczę, takiego żelu, który siedzi, przykleja się i gryzie robale. Coś pięknego, bardzo fajny pomysł, Piotr, naprawdę, z tą żelową konsystencją. Tu moim zdaniem trafione idealnie. No dobra, film, no ciężko słuchaj zrobić test, jeżeli chodzi o wady, bo musiałbym tu kilka sezonów. No kurczę, no to są właśnie takie akcje. Trasa, auto gdzieś tam stoi, wracam, są robale, wjeżdżam z produktem. I już, tutaj akurat było, bez piany, bez oprysku. Ale jakbym dorzucił jeszcze pianę, pozwoliłbym mu dłużej posiedzieć. Piana dodatkowo by jeszcze zmiękczyła lub oprysk. I wtedy rzeczywiście już by były... To wtedy to już w ogóle mistrzostwo. Znaczy tutaj i tak było fantastycznie. Dla mnie to, co zdjął, te twarde kluchy, rewelacyjnie sobie poradził. Powłoka tutaj, która siedzi nawet nie... tak naprawdę no, nawet jej odrobinę nie naruszył. No świeżuteńka, 2 tygodnie. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!